Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 69 odcinek w naszej serii w grze UFC 4, stwórz zawodnika, w tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem Jarka pasza Bicepsa, także tutaj chyba tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Taka moja interpretacja, już jakiś czas temu chciałem go zrobić, ale mi nie wychodził, myślę, że tym razem mi się udał. Także przejdźmy tutaj do informacji ogólnych. Tutaj macie informacje, <laughs> przepraszam Was bardzo, bo mam przeziębione gardło trochę. Postawa walki, tutaj wybrałem Kane Velasquez, bo wydaje mi się, że jest tutaj bardzo podobny. I teraz tak, przechodzimy dalej do wyglądu. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ustawienia włosów, no to ja tutaj wybrałem włosy numer 36. Jeżeli chodzi o brywi, no to wybrałem tu brywi numer 2. Jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 18, no a o nie ciała wybrałem numer 5. Kolor włosów, tutaj się tak zastanawiałem między tymi czarnymi a ciemny brąz i myślę, że ciemny brąz jest odpowiedni. Jeżeli chodzi o, o kolor brwi, no to też ciemny brąz, zarost tak samo ciemny brąz. Jeżeli chodzi o włosienie ciała, no tutaj też ustawiłem ciemny brąz. No i dobra, przechodzimy do ustawień głowy, bo tutaj trzeba było się trochę więcej napocić. Wybieracie szablon numer 3, przechodzimy do modelowania, no i tutaj sobie możecie zastopować. Wydatność, tutaj macie pokazane wysokość, tak samo rozmiar, ja po prostu będę Wam przewijał. Macie ustawienia brwi, ustawienia oczu, policzki. Uszy, nos, szczęka, broda, usta, no i na końcu wargi. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to tutaj wybrałem ciemno-niebieskie, tak jak widzicie. Jeżeli chodzi o tuf, no to ja wybrałem ciało numer 8. Jeżeli chodzi o kolor skóry, no to wybrałem odcień numer 5 tatuaże. Tutaj tatuaże zrobiłem tylko cztery, moi drodzy. Chodzi o te zmarszki na czole pasza bicepsa. Także wchodzicie w czcionkę Claire Vaux numer 9. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Po prostu musicie ustawić to na czole, tylko żeby Wam pokazać lepiej, to, to kliknę tutaj. O, o tak wygląda. Widzicie? To jest taka literka. Przekręcacie ją tak. Tak ją przekręcacie musicie ją zrobić cieńszą czyli trzymacie L1 i R o w ten sposób zmniejszacie sobie do takiego rozmiaru później bierzecie strzałkę w lewo żeby tą przezroczystość sobie zmniejszyć mniej więcej do takiego poziomu i ustawiacie sobie tutaj gdzieś na czole bo w tym przypadku to są cztery takie zmarszczki dwie na, takie dwie duże nad oczami i dwie mniejsze nad tymi dwiema dużymi no i tyle jeżeli chodzi o tatuaże moi drodzy jeżeli chodzi o obrania, no to tutaj możecie sobie ustawić wszystko według siebie. Mam nadzieję, że moja interpretacja Jarka Pasza Bicepsa Wam się spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!